Był to twój najlepszy mecz w Legii Gdańsk od czasu, jak tutaj przyszedł, to bramkowo na pewno, czy jak ty się czułeś na boisku? Tak, myślę, że najlepszy, no bo strzeliłem 2 gole, wygraliśmy 4-1, a naprawdę się czułem dobrze na boisku. Mogłem jeszcze mieć przynajmniej 2 asysty, także no myślę, że to był najlepszy mój mecz. Dla Legii też bardzo dobre spotkanie. W końcu Ekstraklasie zespół będący faworytem potrafił to pokazać na boisku, bo przez ostatni miesiąc bardzo ciężko to było. Dokładnie. Każdy, kto był liderem, to ostatnio przegrywał, no i te zespoły w Czubie zazwyczaj swoje mecze przegrywały. Nam udało się dzisiaj wygrać z niżej ustawionym w tabeli rywalem, także z tego się cieszymy, bo za każdy mecz jest tyle samo punktów. Tak samo na Jagiellonii zdobyliśmy 3 punkty, tak samo dzisiaj. Także musimy, jeśli chcemy być wysoko, to musimy z każdym rywalem wygrywać. No wszystko patrząc na to, co się działo na boisku, było to najłatwiejszy mecz w tym sezonie. Myślę, że tak, że to był najłatwiejszy mecz. Myślę, że wcześniejsi rywale jednak postawili wyżej poprzeczkę. No ale myślę, że też swoją postawą na to zapracowaliśmy. No i wcześniej też wydawało się, że taki mecz z Zagłębiem Lubin do przerwy wydawał się łatwy, ale niestety rywale doprowadzili do remisu, także cały czas trzeba być czujnym i nie można sobie w czasie meczu myśleć, że będzie łatwo, bo tak naprawdę nigdy tak nie jest. Właśnie w tym spotkaniu chyba wcześniej mogliście postawić tą kropkę na tych 10 minut w pierwszej połowie, tak, w której Zagłębie zaczęło dominować. Tak, po postrzelonej bramce trochę oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom, no i to się skończyło dla nich strzeloną bramką, także cieszymy się, że udało się strzelić bramkę na 2-1 jeszcze przed przerwą, bo to na pewno nam pomogło grać w drugiej połowie. Kwestia rywalizacji w składzie, po tym jak przyszedł Rafał Wolski, trochę mniej ciebie było na boisku. Jak właśnie postrzegasz waszą rywalizację, bo jednak jesteście, patrząc na atuty, podobnymi zawodnikami? No myślę, że z Zagłębiem pauzowałem za 4 żółte kartki, później zagrałem w Pucharze Polski i z Wisłą Płock usiadłem na ławce rezerwowych. Na pewno Rafał jest świetnym zawodnikiem i myślę, że ma takie trochę bardziej ofensywne jednak umiejętności, lepsze ode mnie. No ale rywalizujemy o to miejsce w składzie i cieszę się, że Rafał wrócił do zdrowia, bo na pewno w niejednym meczu jeszcze nam pomoże w tym sezonie. Czy w Lechii nie jest tak, że zawodnik, który usiądzie na tej ławce rezerwowych, jak dostanie znowu szansę, to gra z potrójną zaangażowaniem, z potrójną wiarą w siebie, chęcią udowodnienia, bo tak no, widać, że trener Stokowiec daje każdemu z tych, powiedzmy, 20 piłkarzy szansę się wykazać, tak? Na pewno, na początku sezonu trener powiedział, że każdy będzie ważny, no i rzeczywiście tak jest, bo szansę dostaje naprawdę dużo zawodników, mamy szeroką kadrę, no i cieszę się z tego, bo sezon jest długi. Mam nadzieję, że będzie jeszcze długa przygoda w Pucharze Polski, także każdy musi być czujny i wykorzystywać te okazje, które dostanie. No ostatnio w Pucharze Polski też zagrał dobrze Tomasz Makowski, który dzisiaj wszedł, także no każdy musi się dobrze... Tak. Każdy musi się dobrze pokazywać i to też jest drużyna, że nie gra tylko 11, ale no praktycznie w trakcie sezonu tych 25 zawodników. Właśnie trener Stokowiec lubi stawiać też na młodych. Jak właśnie wygląda to na treningach? Czy to widać, że to są tacy pełnoprawni piłkarze w pierwszym zespole? Widać to po ich charakterze? No tak.
się, że już są z nami zawodnicy tacy jak właśnie Mateusz Sopoćko czy Tomasz Makowski od początku przygotowań i myślę, że radzą sobie bardzo dobrze, ale na pewno treningi w pierwszej drużynie dają im bardzo dużo, no i muszą być cierpliwi i gotowi wykorzystywać te swoje szanse, które na pewno dostaną. Myślę, że duża przyszłość przed nimi, tylko żeby mocno pracowali no i będzie z nich miała Lechia pożytek. Przerwa na kadrę, bo do ciebie nie wybije was, bo ostatnio byliście w mega gazie i lekkie przyszło załamanie. No tak, ale teraz jednak to tylko jedno zwycięstwo w ostatnich czterech chyba meczach. Także no ostatnio rzeczywiście nas trochę wybiła ta przerwa na kadrę, ale myślę, że teraz będzie inaczej, że teraz dopiero nabierzemy tego rytmu wygrywania. Będzie czekał nas mecz w Gliwicach z aktualnym wiceliderem, także też ciężki mecz nas czeka, ale się dobrze przygotujemy i mam nadzieję, że go wygramy. Trochę dziwne nie jest, że mecz Lechia będzie w piątek o 18, kiedy niekoniecznie są te ligowe szlagiery. Czy nie uważasz, że jesteście i wy i Piast troszkę niedoceniani przez może ogół, tak? Nie, myślę, że te nasze mecze były na razie ustawiane tylko w piątek i sobotę. Nigdy nie graliśmy jeszcze w niedzielę i poniedziałek, także no myślę, że dobrze nam idzie w te dni. No i dla nas praktycznie nie ma znaczenia, kiedy gramy, a jeszcze może być taki plus, że wygramy mecz w piątek i ten weekend będzie przyjemniejszy, bo na przykład będziemy przez cały weekend na miejscu lidera. Myślę, że fajnie byłoby się odpowiednio przygotować przed meczem najważniejszym dla kibiców Lechii, bo jednak derby, co to ciśnienie derbowe już chyba z każdym dniem teraz będzie wzrastać. No tak, i później jeszcze mecz właśnie derbowy, mam nadzieję, że kolejny raz go wygramy, no i kibice będą mogli świętować wyższość nad rywalem z Trójmiasta, ale do tego momentu jeszcze dużo czasu i na pewno będziemy dobrze przygotowani. Bo wszystko ten mecz derbowy jest chyba świetną okazją do tego, żeby w końcu kibiców przyciągnąć na stałe na trybuny, no bo jednak te 10 tysięcy teraz to troszkę chyba za małe na i wyniki, i potencjał zespołu, i potencjał miasta. No tak, myślę, że jesteśmy wysoko w tabeli, te wyniki ostatnio są dobre, także chcemy swoją grą przyciągać kibiców na trybunę i mam nadzieję, że na meczu z Arką Gdynia ten stadion będzie o wiele bardziej wypełniony niż dzisiaj i kibice nam pomogą wygrać. No dzisiaj, mimo że może ta liczba kibiców nie była taka powalająca, no to też myślę, doping był bardzo dobry i też czuć było wsparcie. Dobra.